Cześć, jestem Franek. Ty jesteś? Jestem, cześć. To jest Konrad, Konrad jest. Jesteśmy z Czarnej Fali, jak pewnie domyśleliście się po wirującym logo tuż na początku filmiku. Dzisiaj będziemy mówić o naszym podstawowym espresso, które w ostatnich dwóch tygodniach zmieniło się z Brazylii Santo Inacio, naszej kochanej karmelkowej drynki, na Brazylię Fazenda Barinas, którą mamy tutaj w tym parzącym metalowym naczyniu. Jest to kawa z migdałkami. Z migdałkami? Spróbuj. Mamy tutaj nawet takie migdałkowe ciasteczka. Gdzieś... Nie, ciasteczko nie. Spróbuj kawę, bo ci wystygnie. Migdałkowe ciasteczko, dobrze. Nie, nie, tutaj spróbuj espresso, zobacz, świeżutkie. Jeszcze ma kremę. Jak wiadomo, Pyszne. No krema, no sirwy. Tego mi było trzeba. No dobra, jest to kawa z migdałkami, faktycznie. No ale ja w tym momencie muszę powiedzieć wam o tym, skąd ta kawa się wzięła. Jest to kawa od naszego importera z Brazylii, od Alejandro z Unroasted Coffee. Kawa pochodzi z plantacji Barinas, czyli tam, gdzie wiatr wieje mocniej, według dialektu lokalnego, z gminy Araxá. Miasto Fazenda Barinas znajduje się jakieś 25 km od miasta w regionie Cerrado Mineiro DO, czyli Designation of Origin. Pytałem się Konrada dzisiaj, czy to jest trochę jak parmezan, że tylko tam mogą produkować taką kawę, ale to chyba wyszło troszeczkę inaczej, prawda? Chodzi o to, że kawa z certyfikatem Designation of Origin mówi, że ta kawa pochodzi właśnie stąd, a nie z innego miejsca i mam pewność, że kawa, którą właśnie pijemy, pochodzi z regionu Cerrado Mineiro. Tak. Fazenda Barinas jest od prawie 20 lat prowadzona przez Tiago Castro Alves. Mogę sobie na ręce zrobić takie notatki. Tak, albo jak na prawej jazdy, prawa i lewa, żeby się nie pomylić. Więc tak, więc farmę prowadzi Tiago Castro Alves, prowadzi ją od 20 lat. W jego zapiskach z przeszłości mówił, że jak pierwszy raz przyjechał na żniwa, to na plantacji nawet nie próbowali kawy tuż po zbiorach, a w tym momencie na plantacji 80% kawy to jest kawa speciality po prostu. Kawa etyczna, na plantacji jest około 16 pracowników w tym momencie. W momencie zbiorów jest około 40. Mówiłem już, że 80% plantacji to specialty. To w takim razie 80% tej plantacji jest także podlewane metodą kropelkową, żeby oszczędzać wodę, żeby także nawodnienie było prawidłowe. Wszystko jest super. Poczekaj, to weź też metodą kropelkową napijmy się jeszcze trochę. Bo moja już prawie się skończyła i jest trochę zimna. Sugeruję, że mam przestać mówić i chcemy zacząć. Nie, no nie, sugeruję, żebyśmy wypili espresso chociaż. Dobrze, mam jeszcze kawiarkę. No właśnie, dlatego będziesz miał jeszcze szansę rozwinąć skrzydła literackie. No dobrze, dobrze. No i co? To jest taka mała doza, 16,5 grama na 40, taka. Bardzo smaczne. Nie jest to takie ortodoksyjne espresso, zrobione na naszym wolnokropelkowym La Marzoccolina ze wszystkimi możliwymi zwężkami przepływu. Z upgrade'em bardzo, jest 2016 roku. Więc bardzo kropelkowo to leciało. Zmielone na nieortodoksyjnym młynku Malconi Guatemala, więc... Też Ameryka. Nie próbujcie tego w domu, bo się nie uda. Nieco, taka lekka, zwiewna, dosyć... kwasowa kawa, ale dużo właśnie takiej czekoladowo-migdałkowej tak, podbudowy. Dużo jest w nim marcypanu i takiego Lindora z takimi chrupiącymi orzeszkami. Z drobiną marcypanką. Słuchajcie, Franka, specjalista od słodyczy na tej... pod tym kodem. Bardzo lubię słodycz, tak faktycznie. Lindor. Konrad mówi, że za bardzo kręcę dripperem, jak robię V60. Może to prawda, ale wychodzi mi tyle słodyczy, tak jest. Prawie, że cynamonki. No dobrze, to wracajmy. No dobrze, wracając do plantacji Barinas, rodzina Tiago Castro Alvesa na tych terenach mieszka już od 7 pokoleń.
Myślałem, że powiesz, że zjadła zęby na tych terenach. Zjadła zęby. Myślę, że zjadła zęby na tych terenach, bo... Bez dużo kamieni w glebie. Chodzi o to, że w ogóle tam jest taki, tuż przed wejściem do farmy, stoi taki wóz kołowy. To jest wóz wołowy, na którym przyjechała prababka Tiago Castro Alveza do tego miejsca, także to jest ich miejsce. Tak, na westernie trochę. Totalnie jak na westernie, tak. Przyjechali tam do wody, bo jest żyzna gleba i td. I tp. A te wiatry im nie przeszkadzały? Nie, one właśnie im pomogły, bo kawa w ten sposób może się ochłodzić. Gleba w tamtym miejscu w porze ciepłej może mieć do 75 stopni Celsjusza. Ulele. Strasznie dużo. Nasz pies ma 220, ale tam może być cieplej. No teraz niestety nie ma, dlatego jest zimno. Ale będzie miał. Będzie miał. Zaraz będzie lato. Przeniesiemy się do nowego miejsca. Będzie cieplutko. No dobrze, to wypijmy. Kurczę, daj mi pomachać twoje. Nie wymieszałeś? Metro jakby perfumami pachnie, ta czarka. Może umyłem przypadkiem, bo ja nie mam czasu, żeby myć te naczynia, to je dezynfekuję. Fistaszki. Czekolada Orany. Z fistaszkami. Tak. Czeska. W kafetierce wychodzi dużo, dużo mniej body, bo ta kafetierka, ale jest bardzo smaczna, pijalna, ma dużo orzeszków. Stosunkowo mało owoców, ale mało myślę, że to też zależy od tego, jaką kawiarkę pijecie. Myślę, że do... Smakuje jak dobra zbożówka z rozpuszczonym w środku czeską, czekoladą z pistaszkami. No nie tak, wiem. Tylko po Pycham. Trzech takich się trzęsiesz. Ja bym dolał jeszcze troszkę mleczka owsianego i by była taka fiesta poranna. No tak. Wprost do naszych cynamonek. No tak, czy wy chcecie jeszcze coś usłyszeć o tej kawie? Jest to kawa w obróbce Pulp Natural, to też może być całkiem ważne. Sprawa. Takie rzeczy na początku się powinny mówić, nie? Tak. To mówię, z jakiego szczepu? Z Yellow Bourbon. Brazylijska klasyka, Yellow Bourbon, no. Tak jest. Ja dopiero, kiedy czytałem o tej kawie, dowiedziałem się, że Yellow Bourbon faktycznie jest Yellow. Żółty. Tak. Myślałem, że tak naprawdę wszystkie owoce kawowca, kiedy się je zbiera, to są czerwone, to świadczy o ich dojrzałości. Okazuje się, że Yellow Bourbon nazywa się Yellow, dlatego że jest żółty. Jest mirabelkowy. Jest mirabelkowy, tak. Pochodzi podobno od Yellow Typica, tak? Że jest mieszanką bourbona, czyli najbardziej klasycznego amerykańskiego, brazylijskiego szczepu z drugim najbardziej klasycznym, czyli Yellow Typico. Podobno odnajduje się w nim dużo więcej słodyczy i takich owocowych nutek. A czemu w tej kawie jest tyle fistaszków? No bo to dali pewnie na plantacji. No pewnie dali. Aromatu fistaszkowego. Nie no, ale Yellow Bourbon i Pulp Natural to takie dwie klasyki włoskie. A to jest taka klasyka w dobrym stylu, nie? Nowoczesnym. 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 Jasno wypalona przez Konrada, przeze mnie spakowana. Jasno? Pyszka. Szybko. Szybko spakowana i jasno wypalona. To co? Do widzenia. Pa, pa. Tuż po zakończeniu tego odcinka powiedzieliśmy niecenzuralne słowo, a potem powiedzieliśmy, że nie powiedzieliśmy o brachiarii. Co ty powiedziałeś niecenzuralne słowo? Ja powiedziałem, tak. Konrad się w ogóle tym nie przejął, powiedział, a to nieważne w ogóle, a mi się bardzo podoba ten pomysł. Tiago Castro Alves, teraz już pamiętam, nigdzie nie muszę zerkać, pomiędzy grządkami kawowca sadzi taką wielką trawę zieloną, która ma bardzo szeroki system korzeniowy, który wytwarza taką substancję, która zabija wszystkie nicienie dookoła, co pewnie nie jest dobre w kawie. Co zabija? Nicienie. Ojej, myślałem, że to jest jakaś rzecz atakująca ludzkie mięśnie. Ja też. Ale to może było coś innego. Kawa też ma jakieś genomy, tak samo jak banan jest w 90%, 93% genetycznie tak samo jak my. Podobne, tak? Nie. Banan? Banan. Tak, banan. Moglibyśmy zostać bananem zamiast człowiekiem. Fajnie. To by było całkiem zabawne. Miałem w liceum kolegę, kto miał taką ksywkę. Banan. No, no dobra, dawaj z tymi. No, w każdym razie Tiago Castro Alves sadzi brachiary pomiędzy grzędami kawowca, żeby... Grzędami? Grzędami. Grzędami w rzędach na grzędach. Nie wiem, czy warto słuchać tego, co teraz mówimy. Nicienie pomiędzy grzędami atakują kury kawowca. No, w każdym razie
ta brachiaria, już się nauczyłem nawet nazwy, ma bardzo rozrośnięty system korzeniowy, który napowietrza glebę, plus liście brachiarii powoli fermentują i gniją, przez co kawa może korzeniami zebrać dużo więcej jakichś związków organicznych. Czyli jest to taki naturalny nawóz? Jest taki naturalny nawóz, który cały czas żyje i nawozi, nie jest cały czas posypywany, tylko żyje w symbiozie razem z kawą. I całkiem fajna trawa. Ja bym mógł taką mieć, mógłbym mieć kogoś, kto mnie pożywia, kiedy nie patrzę. Taki... Nie bałbyś się nicieni? Nie, miałbym fajny wędflon. Okej, okay. No dobra. No to było brachiarii. Ja, ty jesteś odważny jednak.